I feel like the day you were born was like a lifetime ago. It went by so fast. I need to go, but know that you've been with me every day. Stay strong. Don't be afraid. Everything will be okay. I promise. Radar detecting large unknown objects. Know that I did what I could to protect you. All personnel, man your battle station. Enemy ships approaching. I solemnly swear to devote my life and abilities in defense of the United Nations of Earth, to defend the Constitution of Man, and to further the universal rights of all sentient life. From the depths of the Pacific to the edge of the galaxy, for as long as I shall live. Witam Was w kolejnym odcinku ze Stellarisa. Dzisiaj znowu sobie troszeczkę tutaj spróbujemy poogarniać temat temat rozbudowy naszego imperium i tego, co tu można zrobić. Dobrze, stacja górnicza jeszcze jakaś tutaj może być? Nie bardzo. To też nie bardzo. Automatyczna budowa. O, to też jest ciekawe. Postawa floty. Posuwa unikając. Dobra, tutaj już nic chyba się nie da zrobić. Tak coś mi się wydaje. Jest tylko ten statek, którego i tak nie mogę zbadać, bo to nie jest statek badawczy, więc przechodzimy na słońce i tutaj szukam gdzieś, gdzie ja mogę wybudować sobie nowy statek, bo kurczę, nie wiem. Nie pamiętam. A przy okazji jeszcze coś zrobimy. Cofniemy się z powrotem tutaj. I zarządca floty? Czy tu mogę kupić jakiś statek? Klasa korwetta. Trzy korwety. I co? Brak rozkazów. The Leaders tab lets us hire, dismiss and assign idle governors, scientists, admirals and generals. Wynajmować, zwalniać i przydzielać bezczynnych zarządców, naukowców, admirałów i generałów. Na razie nie mamy bezczynnych, więc to nawet dobrze świadczy. A z drugiej strony może by się przydali, nie? Okej. Badanie światu zdatnych. Okej, samouczek zablokowane cechy. No właśnie, zablokowane cechy. Tu miałem sobie ogarnąć temat tych zablokowanych cech. Tak. I lecimy tutaj, a my sobie zobaczmy. Stacja górnicza. O właśnie, o tym mówię. To miejsce na moduł jest obecnie niedostępne. Ulepszenia bazy ulepsz. A nie mogę, bo potrzebuję. Gwiezdna twierdza. Gwiezdną twierdzę potrzebujemy. Czyli że co? Czyli że to?
dzielnica rolnicza, dzielnica miasta. Myślę, że tutaj coś można było kiedyś zrobić chyba, ale to chyba się teraz nie da. Dobra, samouczek pewnie podpowie. Nie ma co kombinować. Ja bym chciał po prostu kupić sobie nowy statek. O, floty wojskowe są do... nie pokazuj. O, stocznie, właśnie. Stocznia. Korweta. Rozbiórka, zbiórnik surowców. Moduły. Rozbiórka. Nie rozumiem. W stoczni można było budować różne rzeczy. Badania światów, to mamy, tu mamy samouczek, cechy planety. Aby oczyścić cechę planety, kliknij przycisk cechy planety na ekranie interfejsu. Aha, bo to będzie trzeba zrobić na tej planecie. One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world, so our colonists should be quite comfortable there. Alfa Centauri 3, gdy nasz statek zbadawczy przeskanował powierzchnię, okazało się, że trafiliśmy na coś niezwykłego. Grawitacja tej planety jest daleka od idealnej dla naszych potencjalnych osadników. Podczas badania kolejnych planet na pewno natkniemy się na więcej takich niecodziennych zjawisk, dlatego nie możemy lekceważyć ich wpływu na nasz rozwój. Jeden badawczy statek mi tam jest potrzebny. Tylko chcę statek badawczy kupić, czy tam w sensie złożyć cokolwiek. O, port gwiezdny. Aha. Czyli coś się udało. Transformowanie. Nic. Miejsca można odblokować budując dzielnica miasta lub ulepszyć administrację planetarną. Dzielnica miasta. Jak to wybudować? Zbuduj. Zbiornik surowców. System survey complete. Planeta Proxima Centauri B porusza się po szczególnej orbicie wokół swojego czerwonego karła. Jest zablokowana pływowo. Warto by ją dokładniej zbadać. Oczywiście, badaj. Szlaki handlowe, szczegóły portu gwiezdnego, ulepszanie 720.
Od kiedy my, ludzie, możemy szukać nowych domów pośród gwiazd, Proxima Centauri B jest naszym naiwnym marzeniem. Takie miejsce napawałoby nas optymizmem. Nowy dom. Niestety, gdy nasze teleskopy stały się nowocześniejsze, odkryliśmy, że ta planeta prawdopodobnie obraca się synchronicznie, a jej powierzchnia to zamarznięte piekło. Dziś potwierdziliśmy tę teorię. Jest jednak nadzieja. Na tym świecie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do stworzenia planety nadającej się do zamieszkania. Może trzeba jej w tym tylko trochę pomóc. Dziękuję za inspirację. Proxima Centauri B. Stocznia. O tak. To mi było potrzebne. Czyli coś już powolutku ogarniam. Trzeba mieć stację. Na stacji trzeba wbudować stocznię. I potem będę mógł budować statki. A co to się pojawiło tutaj? Dowódca awansuje na nowy poziom. Construction complete. Okej. The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked. No dobrze, tutaj to jest ważne. Zapomniałem, że jeszcze było coś takiego. We have found an anomaly. From time to time, our science ships will make these discoveries while surveying alien worlds. Anomalies can be researched by a scientist if their skills are up to the task. Odkryte, ale niezbadane anomalie znajdują się w zakładce anomalii w rejestrze sytuacji. Research complete. Nowe badanie poproszę. I minerały górnicy plus 20%, minerały z budowy bezgwiezdnych plus 10%, szybkość budowy na planecie plus 25% i działania z lotnictwa. No cóż. Może pójdziemy tutaj w to. I coś mnie wybiło tutaj, o właśnie. Plastyczna dyplomacja odkrycia, merkantylizm, zwierzchnictwo. Ekspansja. Baza gwiezdna, koszt wpływów maleje o 10%. Nowe kolonie zaczynają z jedną dodatkową populacją. Szybkość przyrostu populacji. Utrzymanie bazy gwiezdnej i wielkość imperium od układów i kolonii maleje o 25%. Harmonia. Plastyczność. Wartość odżywcza pokarmu gromadzonego dla naszych dronów może zostać zwiększona dzięki technikom wydobycia. W ten sposób mniejsza ilość pożywienia może wyżywić większą liczbę dronów. Federacja. Musimy nawiązać trwałe partnerstwo z naszymi sąsiadami oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Razem jesteśmy o wiele silniejsi niż osobno. Odblokowuje opcję dyplomatyczną. Utworzenie federacji dostępny. Posłowie wzrastają o plus 1. Odkrywca. W tym badaniu wzrasta czy śmiertelna szansa wycofania się z statku badawczego wzrasta 50%. To też nie jest głupie. Dział badawczy. Etaty badawcze wzrasta o 1, a limit poziomu naukowca wzrasta o 2. Doświadczenie. Dominacja. Koloniali namiestnicy. Nasza kontrola nad koloniami zależy od tego, czy znajdziemy zdolnych i lojalnych ludzi, którym można powierzyć wykonywanie woli rządu. Umiejętności zarządcy plus 2, miesięczne wpływy plus 0,5. Tajna rada. Dobrobyt. Nasze imperium ciągle rośnie, więc walka z korupcją i gniewem ma wielkie, olbrzymie znaczenie. Trzeba zatkać dziury, którymi uciekają kredyty. Utrzymanie budynków, utrzymanie dzielnicy maleją o 10. Pogoni za zyskiem, dobra, merkantylizm. Nasze społeczeństwo uważa, że bogactwo powstaje na dole drabiny, a później wędruje ku górze i zasila państwo.
Powiem wam, że ciężko mam tutaj coś ogarnąć sobie, co by mi się przydało. Dobra, polidzimy w tą dominację albo plastyczność może. Research complete. Przyjmij dominację. Czy na pewno chcesz wziąć tradycję dominacji? Tak. Tak. Budynki stołeczne, budynki mieszkalne zapewniają po jeden, plus jeden mieszkania. Zwiększony nadzór policjantów wytwarza plus jeden do jedności. Poziom umiejętności władcy plus 2, fundusze edyktów plus 50. Dobra, na razie tyle. Technologia, nakierujemy naszymi działaniami. O, już od jakiegoś czasu krążą plotki, że zarządca Numerius Lolius może mieć jakieś związki. Może mieć związek ze zorganizowaną przestępczością. Zarządca zrzuca te podejrzenia jako nikczemne oszczerstwa zrzucane przez przeciwników politycznych. Jednak nowe dowody wskazują, że może się z nimi kryć prawda. No może się z nimi kryć prawda, tak. Czy teraz mogę już budować sobie statki tu czy nie tu? Stacja Sol. Kurczę, drugą stocznię wybudowałem. O, platformy obronne, stocznia, no i tu może coś mi się uda, statek konstrukcyjny, statek badawczy, pięknie, no to w końcu. Statek badawczy razy 2, statek konstrukcyjny razy 1, korwetę sobie też wybudujemy. W końcu coś mi się przypomniało. Baza gwiezdna to baza gwiezdna naszego układu. Tego typu stacje kosmiczne można rozbudować wskazującą na okej, dobra. Double the science ships means dwa razy więcej statków badawczych to dwa razy lepsza zabawa. No właśnie to zrobiłem. Mamy nawet statek badawczy. Pięknie. Statek konstrukcyjny. Rozumiem, że Alpha Centauri już mamy. Już mamy ogarniętą. Gdzie tu jest? Construction complete. Nie, jak tam dolecieć do Alpha Centauri? Tędy? Nie. A, bo do Alpha Centauri stąd się leci. Takie buty. Badawczy Alpha Centauri dalej. Statek badawczy. Dobadamy tym razem. Tutaj może. We have the ability to manually design new ships in the ship designer screen. This is a fairly straightforward process, though one that can be fully automated if we so wish. Tak, projektanta okrętów to niezbyt skomplikowany proces, który możemy zautomatyzować, jeśli chcemy. Dobrze. Tylko, że ja chcę coś innego zrobić. Construction complete. Statek badawczy. Dlaczego on tu nie może polecieć? Czy ja to mam? To jeszcze nie jest badane, więc nie wiem, o co chodzi.
też nie może zbadać. Coś mi tu nie ten. Chyba, że. Aha, bo się jeszcze chyba nie wybudowało. Tak mi się wydaje, chociaż. Śmiałbym inaczej twierdzić. Jednostki stocznia. Wydaje mi się, że już, bo kolejki nie ma, więc zostało już wszystko ogarnięte. Statek konstrukcyjny. Statek badawczy. Postawa floty, zbadaj. Dlaczego nie może? A, dobra, już wszystko jasne. Zapomniałem, tu trzeba przydzielić jeszcze paru ludzi. Niech będzie. I do tego też trzeba przydzielić ludzika. Przydział? Nie. Nie. Dobra, jak się tutaj z ludźmi co robiło? Zakładka przywódców pozwala nam wynajmować... Okej, przywódcy. Rekrutacja. Który tu jest wolny? Korwetta przydziela admirała. Good. The scientist has assumed. Okej, teraz chyba już wszyscy są, nie? Tak. I Alpha Centauri, tutaj jesteśmy na Słońcu. Dobra. No i pięknie. No to tak, jeden leci tutaj badać. A drugi leci tutaj zbadać. Chcę tutaj to wszystko mieć swoje. I zobaczymy, co z tego będzie. Statek konstrukcyjny. Zbuduj bazę gwiezdną, placówka, okej. Okay. Yes, sir. Założono frakcję. Ziemskie Imperium od niedawna nowa frakcja zyskuje poparcie na wewnętrznej scenie politycznej. Na jej czele stoi admirał Opiter Gesius. A nazwa tego ugrupowania to Veterans for Victory Movement.
Członkowie mocno naciskają nas, byśmy wykorzystali naszą dominację wojskową do zapanowania nad resztą galaktyki. Niezadowolona frakcja będzie źródłem kłopotów, ale osoby popierające działania rządu mogą okazać się użyteczne. Ziemskie Imperium od niedawna nową frakcję zyskują poparcie na wewnętrznej scenie politycznej. Okej, to jest na czele staje ja, Sid Erandir. A nazwa tego ugrupowania to Committee of Advanced Sciences. Idealnie. Tak jest, jestem ugrupowaniem naukowym, ale spoko. Członkowie nalegają na rozwój nauki. Niezadowolona frakcja będzie źródłem kłopotów. Okej. Za nauką oczywiście będziemy się wstawiać, bo to jest podstawa, żeby coś tutaj osiągnąć. Dobra. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu Darth Gaius zyskuje nowe umiejętności. Okej. O, badania niewybrane. Jak to tak? Daje stałą liczbę punktów jedności, jedność na misję. I tu coś odblokowywuje przy okazji. Ścieżka administracyjna. Wysokopoziomowe budynki. O, to możemy sobie weźmiemy to. Anomaly found. Sirius 3. Pobieżne skanowanie dało niespodziewane rezultaty. Chyba coś skanuje także nas. Wow. Badamy. A tutaj odblokowuje komponent niebieski laser. Dobra, bierzemy to. Na pewno do walk będzie potrzebna. Co to jest? Lodowa asteroida, ziemskie imperium, okej. Aha, i statek. Ebu Krois 4. Znaleźliśmy artefakty pochodzące ze Związku Gwiezdnego Vultaum. Około 12 milionów lat temu działała tu obca cywilizacja. Dokładne informacje o wyglądzie tego gatunku zginęły w mroku dziejów, ale z pozostawionych przez nich ruin wydedukowaliśmy, że byli robakokształtnymi pierścienicami o długości w przybliżeniu 3-4 metrów. Porozumiewali się ze sobą głównie poprzez drgania przenoszące się wzdłuż ich segmentów ciała, choć od upadku cywilizacji Vultaum przeminęły całe eony, być może natkniemy się na jej pozostałości także w sąsiednich układach gwiezdnych. Interesujące. Situation log updated. Dobra, ja chcę jeszcze construction jeden. Complete. We should now be ready to extend our great civilization to a second world. This will require the construction of a colony ship. Kolonizacyjne. Okej. Gdzie mamy naszą stację? Stacja. Tu jest stacja. Tu mamy stocznię. Jest. Okej. I co? A co to jest? Korwetta klasy pierwszej. Dobra, nieważne. Statek kolonizacyjny. Dobra, jeszcze jeden statek badawczy chcę. Makę. Jak to wygląda? Tutaj mamy nasz jeden statek. Tu mamy nasz jeden statek badawczy. Statek konstrukcyjny się tu nudzi. Autobudowa. Już się nie nudzi. System survey complete. O, coś się udało zrobić. Co to? System zbadany. Został całkowicie zbadany. No i dobrze. Gdzie nasz statek? Tu jest nasz statek. Więc my lecimy tutaj i chcemy zbadać
projekt badawczy. Imperoscytia nie może zbudować stacji. Stacja górnicza w układzie Alpha Centauri. Zasoby zostały zwrócone. Okej. Mamy wystarczającą ilość jedności, żeby przyjąć nową tradycję. Dobrze. Motywatory pracownicze. Istnieje wiele sposobów motywowania robotników wykonywanych przeziemne zadania do ciężkiej pracy. Niektóre opierają się na zachęcie, inne nie. Special project complete. Załoga statku została odnaleziona na martwa. Co bardziej niepokojące, prawdopodobnie stracili życie przez niezwykle rozwinięte pasożyty z mózgu, które zakaziły ich i doprowadziły do szaleństwa. Ustalenie oficera naukowego Proculus Milionius pozwoliły uchronić nasze załogi przed zainfekowaniem. Okej. Plus 5% do zasobów produkujących. Dobra, wybierzemy nowe. Dyplomacja może. Jak się ktoś natrafi, to byłoby fajnie, jakby ktoś mógł z kimś pogadać. O, the colonists have all been transferred to the new colony ship, and her captain reports all systems go. A momentous day for sure. Wszyscy koloniści znaleźli się na nowym statku kolonizacyjnym, a jego kapitan zgłasza gotowość do lotu. To z pewnością ważny dzień. Oczywiście, że tak. Lecimy... Gdzie jest statek? We have a colony ship, and we have found at least one suitable candidate for a permanent extrasolar outpost. I see no reason to delay further. Let's establish our first colony. Dobrze, dobrze. Już to chcę zrobić, tylko mi nie przeszkadzaj. Construction complete. Nasze statki, statek konstrukcyjny, kolonizacyjny. Okay. Research complete. I Alpha Centauri. Gdzie tu można kolonię założyć? Pozostałe floty, kolonizacja. Jak to było? Coś mi tu nie pasuje. Jak to się robiło? Kolonizacja. Wydanie statkowi kolonizacyjnemu rozkazu rozpoczęcia kolonizacji planety. No to... Klik, klik i nic. Alpha Centauri, Proxima Centauri B. Tak, podejrzewam, że to tutaj można było się gdzieś... kolonizować. Nie można kolonizować? A co można? Nie można. Nie można. Nie można. A jest tutaj, no tego szukałem. Alpha Centauri 3. No tu.
Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu Sith Randy zyskuje nowe umiejętności. Dziękujemy. A tu Alfa Centauri zostaje nazwa taka jaka była, więc spoko. Dobrze, no i tutaj powstaje pierwsza nasza kolonia. Nasz statek kolonizacyjny gładko wylądował w okolicach delty dużej rzeki na jednym z kilku kontynentów świata Alfa Centauri 1. Ten umiarkowany z zalesionej region będzie idealnym pierwszym lądowiskiem. Okręt został na stałe zamieniony w centrum administracyjne nowej osady, a rdzeń jego reaktora posłuży po usunięciu za tymczasowe źródło zasilania kolonii. Wokół potężnego kadłuba okrętu wyrosły setki małych namiotów i gotowych schronień, gdy koloniści zaczęli masowo opuszczać pokład. Ludzie mają już swoje pierwsze miasto na obcym świecie. Pięknie. No i tym też będziemy kończyli ten odcinek, więc pauza. I pamiętajcie o tym, aby dać suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, kliknijcie też lajka, jeżeli jeszcze nie zalajkowaliście, no i piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć, ewentualnie podpowiedzi jakieś dla mnie w związku z tą grą. No i zachęcam też oczywiście do oglądania innych serii, może coś was tam też zaciekawi, no i jeżeli uznacie, że kogoś innego może zaciekawić, to też podeślijcie mu link do jakiejś serii z kanału. No i oczywiście w ten sposób dzięki wam kanał może się rozrastać. Ani z was to nie kosztuje, dla mnie to wiele znaczy, więc wszystkim tym, którzy to robią, czyli klikają te najważniejsze rzeczy, które trzeba kliknąć, wielkie dzięki i do zobaczenia. Cześć.